Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami. I mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie, lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać. Jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, doszliśmy do kolejnego piątku w tym wielkim poście. W piątku czwartego tygodnia. I zauważcie, że zbliżając się już coraz większa wrogość jest ku Panu Jezusowi. Ale dzisiaj też oprócz wrogości, oprócz tego, że powtarzają, że chcą Go zabić, widać inną też rzeczywistość o Panu Jezusie. Że ludzie oczekiwali, że Mesjasz będzie skądś, skąd Go nie znają. A jednocześnie, mówiąc to, twierdzili, że znają Jezusa. Bo znają Jego pochodzenie, wiedzą, że pochodzi z Nazaretu i tak dalej. My często też tak robimy. Mówimy, że znamy Jezusa, że wszystko o Nim niejako wiemy, tym bardziej, że już poznaliśmy Go jako Boga. Ale zapominamy o tym, że Pan Jezus, szczególnie Pan Jezus, którego my poznaliśmy, który jawi się na kartach Ewangelii, jest Bogiem i człowiekiem. I często zapominamy o tym, że Pan Jezus z jednej strony jest pełni człowiekiem i On daje nam instrukcje poprzez swoje postępowanie, jak my mamy czynić. Ale w innych momentach, kiedy wydaje nam się, że już wiemy, co On zrobi i dlaczego zrobi i co nam będzie i co nas będzie chciał nauczyć, On jawi się nam jako Bóg i przypomina nam, że moje myśli nie są Twoimi myślami i moje czyny nie są Twoimi czynami. Dobrze, znając Boga, będąc w autentycznej relacji z Bogiem w Jezusie Chrystusie, musimy pamiętać o tych dwóch rzeczywistościach, których z jednej strony możemy interpretować dużo, bo Pan Bóg stał się człowiekiem i chciał, żebyśmy tak wiele doświadczyli i poznali przez Jego wcielenie, jakim jest Bóg. Ale z drugiej strony ten sam Jezus, nasz przyjaciel, nasz mistrz, jest Bogiem. Jego myśli, Jego intencje zawsze będą ponad nami. Tak więc to musimy szanować. I dlatego, będąc naszym przyjacielem i nazywając nas przyjaciółmi, On dalej pozostaje naszym mistrzem. To często porównuje do naszej modlitwy. Że w naszej modlitwie nie powinniśmy bać się Boga, Panie Boże. Ale powinniśmy jednocześnie pamiętać, że jest tym Bogiem, tym Ojcem, tym przyjacielem, tym mistrzem. W zależności od tego, co my potrzebujemy od Niego się nauczyć. Tylko wtedy, w tej równowadze, będziemy mogli wyrażać odpowiednią bojaźń Boga, odpowiednią miłość do Boga, odpowiednią tęsknotę do tego jednego Boga, który dla nas jest wszystkim. O to prośmy. O to głębokie poznanie Boga. Bądźmy zdrów, przeżyjmy dobrze.
ten piątek, ten dzień, w którym pamiętamy o naszym zbawieniu na krzyżu. Szczęść Wam Boże.